Grywać, no. Trochę czasu minęło, troszeczkę jednak, no na razie z telefonu, no ale spróbujemy nagrywać z telefonu, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? A nagrywam dlatego, słuchajcie, bo chciałem poruszyć bardzo słynny temat, wspaniały temat o pożarze mojego domu. Jak wiecie już pewnie, bo na wykopie czy tam gdzieś się pojawiły zdjęcia już oczywiście, że żadnego pożaru nie było domu. Dom jest cały i zdrowy. Nic tam nikomu nie dolega, słuchajcie. Nic się nie paliło absolutnie. Ktoś jak zwykle wkręcił pana Krzysztofa. Już nie będę o tym mówił w ogóle. Ktoś musiał go wkręcić. No i słuchajcie, właśnie widzicie z tyłu mój dom. Ma się dobrze. Ktoś go wkręcił. Oczywiście ten, już nie nazwę go, nie będę go obrażał, ale wyobrażacie sobie, co ja o tym człowieku mogę myśleć, nie? Ktoś go w ogóle wkręcił w to i oczywiście najśmieszniejsze było, słuchajcie, jedna rzecz była najśmieszniejsza, że pan Krzysztof twierdził, że był nawet u mnie, słuchajcie, na podwórku, był u mnie na podwórku, czy pod podwórkiem i widział ten dom, że jest spalony do połowy. Ludzie, naprawdę niech ten człowiek puknie się trochę w głowę, bo to, co on wyczynia, słuchajcie, to już jest parodia, no. Parodia, bo to inaczej ja tego nie nazwę, no. I dziwicie się, że ja nie chcę z tą osobą nagrywać. No, a kto by chciał nagrywać z takim człowiekiem? No, naprawdę. Naprawdę, ja nie mogę tego zrozumieć i nie mogę zrozumieć tego człowieka i w ogóle dla mnie to on jest przegrany totalnie, mimo tego, że no jest jakby słynny, no jest, no i tutaj nie podlega to żadnej kwestii, no ale to, co on już wyczynia, co on z tą głową ma, już naprawdę, o Jezus, brakuje mi słów, słuchajcie, słów, no po prostu, brakuje mi słów.